Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, pierwszy odcinek z weekendu epickiego, standardowo z wojownika. Myślę, że nie ma co przedłużać, zostawcie kciuka w górę, jeżeli te maratony epickie w moim wykonaniu wam się podobają. Nie oszukujmy się, no weekend epicki jest zawsze najwięcej filmów i najwięcej do roboty. Oprócz tego, nie wiem jak tutaj będziemy stać z czasem i z grzybkami, być może będzie tak, że podzielę, w sensie będą dwa dzisiaj filmy, jeden będzie tylko i wyłącznie z przebierania, a drugi będzie tylko i wyłącznie z lochów. No, ale jak na przykład na przebieranie nam tam pójdzie 10 minut, no to wiadomo, już nie będę tego dzielił, tylko będzie wszystko w jednym. To wszystko zależy, jak tutaj będzie z czasem, jak tutaj z grzybkami i tak dalej, więc jakby... to wszystko od tego zależy, no na pewno się tam połapiecie, no bo ja wiadomo, nie jestem w stanie tego przewidzieć. Dobra, mamy już naszykowane na ulepszoną jakość przedmiotu itemki 3, jak widzicie. Tutaj sobie troszeczkę zmieniłem ekwipunek, jeżeli chodzi o ławkę, tak aby mieć tylko 5 slotów zajętych przez niego. Po prostu wszystko robię po to, żeby mieć jak najwięcej miejsca na ten weekend epicki. Tu mam jeszcze klatę, ona jest tak naprawdę no do kibla, ale no jeżeli będę musiał, będzie mi tutaj potrzebne miejsce, no to ją sprzedam tak czy siak. Dobra, no i myślę, że nie ma co przedłużać golda, jak widzicie mam odłożonego dosyć sporo, nie ma co przedłużać, tylko po prostu lecimy sobie, pasek troszkę pancerza nam zabiera, ale nie ma co, weźmiemy, później może się to jakoś podmieni, standardowo, no przebieramy siebie w całości powiedzmy, natomiast... pachołkom spróbujemy tam zmienić na przykład, nie wiem, bronię, nie? Tylko, że też tak się zastanawiam, bo mówiąc szczerze, wczoraj tutaj jeszcze sobie pokonałem 13 piętro 7x20 przeciwnika i teraz tak naprawdę nie będą mi bardzo potrzebni ci pachołkowie, powiedzmy, no bo jednak tutaj na ten moment tego 13 piętra chyba jeszcze przez jakiś tam czas nie pokonam, tak mi się wydaje, ale a jeżeli 8 pokonam, to na 9 już na pewno stanę na dłużej. Oprócz tego tutaj to tornado, to jest raczej blok, raczej dzisiaj po przebraniu nawet tego nie ruszymy. No i nie wiem, no tutaj to 13 piętro myślę, że pociśniemy, no ale to wiadomo, pachołki nam nie są potrzebne. Więc jeżeli bym miał tam jakoś wydać nie wiadomo ile grzybów na przebranie, w sensie na zmianę broni, na znalezienie broni dla tych pachołków, no to myślę, że sobie odpuszczę, bo jakby zrobimy to za miesiąc na epiku, no bo oni teraz w tym okresie nie będą nam aż tak potrzebni. No ale to wiadomo, może być tak, że nam po prostu wyleci nagle nam wylecą bronie, nie wiadomo skąd i jakby wszystko będzie git, więc to wszystko się okaże. Dobra, mamy jakieś rękawice, nawet na ulepszoną jakość przedmiotu, to mówiąc szczerze możemy sobie je na ten moment podmienić, a te najwyżej sprzedam. Dobra, co mi tu jest jeszcze potrzebne? Broń, buty i hełmik z tego co widzę i chyba to będzie wszystko na ten moment. Pasek mamy, też tracimy pancerza i to o wiele więcej niż tu, więc nie ma go sensu brać, a jak to w ogóle stoi z wojownikiem? Plus 35, no to sporo, ale jeszcze by trzeba runę podmieniać. Dobra, to na razie nie będziemy tego robić, na razie sobie to olejemy, lecimy dalej. No zależy mi na tej broni najbardziej, nie oszukujmy się, na jakiejś takiej fajnej. Mamy hełmik plus, minus 56 pancerza, więc niezbyt dużo, ale spoko, no na ten moment z pancerzem jesteśmy mniej więcej na zero, bo te dwa itemki nam zabierają, ale nam daje klata, więc jakby, no tak jak mówię, jesteśmy w miarę na zero. Mamy jakąś tarczę za plus 15, ta nam daje 16, no to nie ma co. Żadna broń nam jeszcze nie poleciała, znowu klata, ale zobaczcie, bardzo dużo pancerza tracimy. Także spoko, no już nam się tu powoli niestety miejsce kończy. Ja będę musiał to w miarę podmieniać, jak pewnie sami widzicie. Chociaż no szkoda tych epickich itemków, ale no cóż, takie życie. Dobra, mamy jakiś pasek, pancerza tracimy, plus 23, no to ten jest o wiele lepszy. Nie oszukujmy się. Dobra, jeszcze co mi tu są potrzebne? Buty chyba, o ile dobrze kojarzę. I tak naprawdę... A, ja chyba ręka... A nie, rękawice już mam założone, no tak. No te mi dają sporo pancerza, więc w sumie się zacząłem zastanawiać, czy może nie będzie lepiej, żeby te dać na przykład Barbarowi, a te sobie podmienić. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy to w ten sposób. Tutaj tą tarczę już podmienimy. Tą damy do kibla. No niestety, no muszę tak zrobić. No ja mam tutaj co prawda jutro aurę 13, więc mógłbym się w teorii jutro przebierać, ale nie będziemy o tą jedną aurę się zabijać. Dobra, tylko że ja tutaj mam ulepszoną jakość przedmiotu, więc na razie to musi tak zostać, także tych rękawic nie ruszam. Możemy sobie tak naprawdę podmienić klatę, mi się wydaje, że już to jest do zrobienia. Odzysk klejnotu, cyk.
bo tak lata nami tak tu nic nie zmienia. Możemy sobie chyba podmienić pasek. No w ogóle jeżeli chodzi o tego wojownika, to moje powiedzmy założenie na ten weekend epicki się udało, bo trener wleciał na 15, czyli tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, oprócz tego kopalnia wleciała mi też na 15, to już chyba zresztą widzieliście, no tylko z tej kopalni na razie mam chyba z 3 albo 4 czarne gemy, takie około tam 400-410, no i jeden niebieski tutaj mi poleciał dosyć mocny, więc wolałem tego niebieskiego zamienić za jakiegoś tam słabego czarnego, no bo wiadomo jak to jest, nie, że lepiej jednak na siłkę sobie wziąć aniżeli jakiś tam czarny mierny, w sensie no malutki, no ale okej, dobra, co my tu zamieniliśmy? Zamieniliśmy klatę, te rękawice muszą zostać, pasek możemy zamienić tak jak mówiłem, no to go sobie już powiedzmy, że zamienimy, runka nie jest jakaś istotna, więc nieważne, dobra, cyk. No i myślę, że hełmik byśmy mogli zamienić. Hełmik ma łączną odporność, ale my te odporności to będziemy kompletować tam na około powiedzmy 380 levelu, więc nie ma co. Także dobra, myślę, że ten hełm też możemy sobie tutaj podmienić. Cyk. Odzysk klejnotu, cyk. Dobra, pyk. No i dobra, i co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze tutaj mamy rękawice, to już w sumie bym mógł podmienić, ale to za chwilkę. Tutaj mamy buty i to, czyli nam jeszcze jest potrzebna ze zbrojowni broń i chyba buciki, tak? I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zbrojownię, więc spoko, no szukamy, poczekajcie, czy ja mam tu wszystko? Wszystko mam, dobra. Jak w ogóle, jeżeli chodzi o bronię? Plus 38, zobaczcie, no ja tej broni w sumie od ostatniego epika nie zmieniałem. Ten ostatni epik to, nie wiem, 3 tygodnie temu był, więc też jakoś nie jakoś bardzo dawno. No ale jednak sami widzicie, że tak to wygląda. Dobra, jest broń, rozrzut jest fajny, tylko że runka jest znowu kiepska, ale no to ją wiadomo weźmiemy. Plus 32 średnie, więc też nieźle. No dobra, dobra broń, no na pewno lepsza od tej niż mamy. Tylko ja jeszcze bym tutaj poszukał przy okazji szukania butów jakiejś innej runy po prostu lepszej, nie? Wiadomo, jak tutaj byśmy mieli sobie podmienić, no ale zobaczymy. Punkty życia 7% już mi lecą, ale te runki to na spokojnie się tam ogarnie kiedyś. Teraz to byleby mieć te punkty życia. Dobra, są buciki, ale niestety na wszystkie cechy. Tak więc nas nie interesują. Szukamy dalej. Jest tarcza znowu, no ale też nas nie interesuje za bardzo. Hełmik, minus 2000 pancerza. No ten nam daje 33, ale też minus 1600. No jakby był jakiś fajny powiedzmy pancerz na tym itemku, to i bym temu barbarowi tam pozmieniał co nieco, no ale dobra, na razie nieistotne. Okej, mamy jakąś broń, obrażenia od zimna 28%, więc już nieźle, chyba na naszą ilość run. Ja tutaj tych run nie mam, nie wiadomo ile, sami zresztą widzicie, cały czas kupuję skipy, chyba już powinienem te platynki zacząć kupować, chociaż tu widzę, że mi jeszcze jednego speeda w ogóle brakuje do, żeby zacząć platyny dostawać. No ale mówię, no cały czas te skipy 7-dniowe kupuję, także się za to marynkę będę musiał wziąć, ale chyba tak jak mówię, tak mi się wydaje, że 28% to już jest spoko runka, więc dobra, robimy tak, cyk, tutaj co my chcemy zrobić, no chyba odzyskujemy 26%, chociaż może jeszcze się wstrzymamy, bo mówiąc szczerze, jeszcze może nam możemy podmienić gdzieś tam runę dla pachołka, nie wiadomo. Dobra, temu podmieniamy w ten sposób i jak to wygląda, jeżeli chodzi o wojownika? Plus 32, więc wydaje mi się, że podmieniamy, że nie ma co na razie w kiblu szukać, wojownikowi się na pewno przyda, potem będziemy szukać dla maga i dla Kunegundy, cyk, cyk, dobra, podmienione. I dalej, to na razie zostawiamy. Dobra, teraz gabinet magii sobie załatwimy, można by powiedzieć, żeby mieć z głowy. I potem jeszcze wrócimy ewentualnie do tej zbrojowni, czegoś tam sobie poszukać. No bo chyba tak długo wcale nam nie zeszło. Potkę możemy przy okazji kupić, jak już nam się wylosowała. Dlaczego by nie, ale to tylko przy okazji będziemy brać, nie będę ich specjalnie na ten moment szukał, bo tutaj nie będę sztucznie przedłużał odcinka. Dobra, mamy coś, mamy wisiorek, więc jak najbardziej, jeszcze pierścionek, jeszcze talizman i jesteśmy w domu, jeżeli chodzi o przebranie nas samych. Spoko ta broń, myślę, że jest naprawdę fajna, tylko mówię, no ja się muszę tutaj koniecznie
Koniecznie się tutaj muszę w te runki pobawić, żeby te bronie mi dawały więcej. Dobra, to my już mamy. Na razie nam, chociaż poczekajcie, to daje siłę, ulepszoną jakość przedmiotu, plus 71, no to możemy mu podmienić, tylko tu są punkty życia, dokładnie, ale on i tak ma 15% z tego co widzę. Dobra, to robimy tak, miejsce na klejnot, cyk, odzysk klejnotu, cyk, ja mu tu dałem jeden na siłę i dzięki temu pokonałem tego maga w tym 13 piętrze, wczoraj to było dokładnie, więc no... Jak sami widzicie, opłaciło się, bo też mu jakiś tam słaby czarny wymieniłem właśnie na niebieski duży. No i dało radę, bo ten woj jednak temu magowi robił jedne z większych obrażeń, pomijając nas. Także no wydaje mi się, że się to opłacało. Dobra, no jeszcze ten trinkecik, kurde, tam mogłem potkę kupić, tu kupimy od razu, żeby była. No ten trinkecik niech nam da gierka i już będziemy zadowoleni. Znowu pierścionek na siłkę, plus 95 i punkty życia. Dobra, podmieniamy oczywiście, skoro już się samo wylosowało, to dlaczego by tego nie zmienić? Oczywiście, tak jak mówię. Dobra, no tu mamy wisior, ale na wszystkie cechy, ale dwie potki na siłę to jak najbardziej przytulimy. Lecimy dalej. Znowu to, co nas nie interesuje za bardzo. Niestety, dobra, tutaj też nic ciekawego. No daj ten klinkecik, chyba jeszcze ani jednego, no a nie, jeden był, tylko że na wszystkie cechy, no tak. Dobra, jak to tutaj stoi? 4-3-6, a tu jest 4-6-9, tutaj 3-8-5, dobra, dobrze by było to wylosować na zwiadowce, no ale zobaczymy, czy nam się powiedzie, no wchodź do tego. Cyk i co? Zmieniło się to? Był już w toalecie, ale i tak na siłę. No to cóż, no niedobrze, rozmontowanko. Niestety, dobra, lecimy dalej, szukamy. No tego trinketu, ten trinket nas tylko i wyłącznie interesuje na ten moment. No nie, no znowu 470, a tu u ciebie jak jest 460, 420, no niby też by dobrze było na zwiadowce. Nie chcę mi się aż tak w to bawić, nie będę was tu oszukiwał, no ale akurat jest na zręczność i nie musimy podmieniać runy, więc spoko, podmienimy mu to. Bo ja mówię, no oni te itemki mają, oj nie tutaj, oni te itemki mają w miarę regularnie podmieniane mimo wszystko, gdy ja szukam czegoś do kibla, nie? Wiadomo, że nie zawsze się to wylosuje, ale jednak ja aż tak bardzo na nich uwagi nie zwracam, nie będę tu oszukiwał. Te już mamy w miarę świeże na tych pachołkach, więc nie bierzemy. No mówię, no ten trinket, tylko i wyłącznie trinket nas teraz interesuje i będziemy w domciu. Tu jest pierścionek 472, wojma w miarę, magma, no, aha, to był ten pierścionek, gdzie jakby dobrze by go było znaleźć dla zwiadowcy. No i jest dla maga, więc dla maga chyba też jest ok. Plus 36 dokładnie, więc spoko, rozmontuj, nie, odzysk klejnotu, cyk. Nauczyłem się w ogóle tutaj prawym przyciskiem klikać i z prawego robić, bo jednak to jest mimo wszystko dosyć wygodne, sami musicie przyznać. Dobra, szukamy dalej, premia do PD, no nie interesuje nas to, dobra, jest trinkecik, plus 18, czyli nie za wiele, ale spoko. I teraz jak to wygląda, trinket możemy podmienić od razu, dodaj miejsce na klejnot, odzysk klejnotu, cyk, żeby mieć tutaj miejsce. I co my jeszcze możemy podmienić? Wisiorek możemy podmienić z tego co widzę. Tak, wisiorek możemy podmienić, tylko tu musimy jeszcze runkę podmienić. Bo to będzie za to, dokładnie. Robimy miejsce na klejnot, dodaj miejsce na klejnot, cyk. Tutaj odzyskujemy klejnot, cyk, dobra. Odzyskany i okej, broń tutaj mamy w razie czego tą runę. Ten nam na razie jest potrzebny, bo jest ulepszona jakość przedmiotu. Sorki. Dobra, czyli my teraz tak naprawdę szukamy sobie broni jeszcze ewentualnie jakiejś. Spróbujemy poszukać, nie? Spróbujemy powiedzmy do 2000 grzybów czy do 1500, nie wiem. No może do 1500, okej, okay. No bo te bronie jednak swoje robią, no nie oszukujmy się, dobrze jest w miarę często je wymieniać, a może jeszcze nawet dla nas coś fajniejszego siądzie, chociaż ta nasza obecna jest już naprawdę bardzo spoko. Rękawiczki mamy, ale rękawice to my już mamy dla niego. Poczekajcie, to możemy od razu przy okazji tutaj poszukać dla nich. 458, tu są 469, dobra, no to magma takie w miarę, a nie, oni mają takie powiedzmy w miarę. 20 stat to jeszcze nie jest nie wiadomo co, żeby wymieniać. Także dobra, nie będziemy się na tym skupiać. Szukamy dalej. No teraz to tak naprawdę byle jaką broń, nawet nie musi być jakiś super rozrzut, byleby kibel dał dla maga albo zwiadowcy. Dobra, są buciki 4-7-3, czyli mu dają 33, traci troszeczkę pancerza.
No i łączną odporność by ewentualnie stracił, ale dobra, podmienimy mu, nie będziemy runki podmieniać, bo nie ma sensu na ten moment. No mówię, jak już ja będę miał te większe ilości run, to ja im tutaj skompletuję taki secik, jak i na każdej postaci, że tam punkty życia plus właśnie te runy. W sensie, no nie plus runy, tylko plus punkty życia, łączna odporność i punkty życia, tak jak i na Berserku, jak i na Paladynie, także na ten moment nie ma co się napalać. Tam był pasek, który mu dawał 33, no ale niestety tracił pancerza dosyć sporo, ale teraz wydaje mi się, że będzie jak najbardziej spoko i nawet runy nie trzeba podmieniać, więc dobra, bierzemy go. Dlaczego by nie? No popodmieniamy tutaj, troszkę ich poprzebieramy. Nie będzie to takie kompleksowe, powiedzmy, jak naszej postaci, ale skoro i tak już szukamy, no to dlaczego by nie? Obrażenia od błyskawic 24%, więc czy to jest warte? Ten ma 27, ten ma 28, okej. Oni mieli lepsze runy od nas. A więc nie ma nawet sensu dla samej runki brać, szukamy dalej. No i to było oczywiście na wszystkie cechy. Dobra, są jakieś buciki, ale też na wszystkie cechy, więc olewamy. Szukamy dalej. Zobaczymy, jak to nam tutaj pójdzie, jeżeli chodzi o tą broń, no bo głównie tego szukamy. Są rękawice, ale to na wszystkie cechy. Znowu rękawice na wszystkie cechy. Dobrze jest, tak myślę sobie, właśnie taki limit ustalić, żeby za wszelką cenę tych broni nie szukać, bo ja przez to jednak mimo wszystko dosyć sporo traciłem. Dobra, oni z tego co pamiętam rękawice to mieli w miarę aktualne, więc nie ma co. No bo wiecie, tak na siłę tych broni szukałem i potem na przykład nie miałem, żeby sobie lochy poklikać i tak dalej, i tak dalej. Jak nie teraz, to za miesiąc się tą broń znajdzie, więc jakby nie ma co aż tak się napinać i tak tryhardować. Zwłaszcza w naszym przypadku, no niestety znowu na wszystkie cechy. Zwłaszcza w naszym przypadku, gdzie tak jak mówię, no te 4, 7, 3. O Boże, jakie on ma słabe buty. Dobra, to musi coś dla maga wypaść koniecznie. Zwłaszcza, że tak jak mówię, no teraz nam te pachołki bardzo nie pomogą. No nie, i dla zwiadowcy. A jak tutaj z tym zwiadowcą, ile to mu da? Plus 9, no to nawet się nie opłacało. No nie, no rozmontowanie. Kurde, jaki ten mag ma słabe buty. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Tutaj widzę, że misja mi się zrobiła. Jak tu stoimy z hydrą? A okej. Możemy w sumie wziąć. Dobra, zbrojownia, no i szukamy dalej. Szukamy dalej. Głównie tak jak mówię, tej broni. Jest jakiś paseczek. Tracimy trochę na nim, ale jak tu oni z paskami? 412. O Boże, znowu zwiadowca ma strasznie słaby pasek. Dobra, cyk. No i jest dla maga. No mag też miał kiepski, więc niech będzie. Ale mimo wszystko jak tu z punktami życia? I tak ma 15%. Dobra, to super. Nie wiem, czy się to nie buguje. Poczekajcie, ja tu muszę policzyć. 6%, 2%, 5%, czyli 11, 13, a i w hełmie ma, dobra. No to odzysk klejnotu, cyk, robimy tak i okej, jest chyba git, lecimy dalej. Jeszcze 500 grzybków, no kurde, żadna broń, no dla tej Kunegundy chociaż, no to jest ważne, żeby jej znaleźć jakąś broń, bo jednak ona tam najczęściej dużo, najwięcej robi. Jeżeli chcemy jakieś tam podejście robić do tego 13 piętra, no to jednak tam jest wojownik, nie? Więc to mimo wszystko Kunegunda musi podziałać, żeby było git. Okej, jak tutaj, jeżeli chodzi o... A, to i tak jest na wszystkie cechy, to nie ma sensu. Jest jakaś broń, 29% runa, więc jeszcze lepsza. Najwyżej sobie podmienimy. Rozrzucik też fajny. Jemu daje praktycznie wszystko to samo, więc dobra, kibelek, no i proszę dla Kunegundy. Jest, Kunegunda. Super, ile tutaj Kunegundzie da? Plus 15, no to szału nie ma, ale jest dobrze. Tylko poczekajcie, ja bym chyba chciał zmienić, żeby sobie dać jeszcze 1% większy. Już tak powiedzmy, no za dużo to nie zmieni, ale zawsze coś. Więc dobra, i teraz jej podmieniamy, odzysk klejnotu, cyk, cyk. Dobra, no i teraz tak naprawdę co? Teraz szukamy ewentualnie dla maga, no teraz jest najciężej, bo już tutaj musi nam mimo wszystko RNG pomóc, żeby ten dla tego maga nam wyleciało, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. I jeszcze przy okazji, no tam widzicie, że chyba ten mag miał bardzo słabe buty, Kunegunda tam chyba miała słaby pasek, o ile dobrze pamiętam, więc dobrze by było jeszcze to podmienić, no ale jeżeli się nie uda, to oczywiście nie ma tragedii. Znowu tarcza, chyba trzecia z rzędu. Zobaczcie, jak śmiesznie. Mamy jakąś klatę 4,75. Ja tu co chwilę sprawdzam, bo zapominam, także może was to irytować. Ta ma strasznie słaby pancerz, więc spróbujemy, żeby dla niej poleciał. I dla niej poleciał świetnie. Łączna odporność, ale nie zabijamy się o to. Pyk.
Pyk i dobra. I bierzemy jej. Czy oni tu cały czas... Ona ma 14% bonusu z run. Zobaczcie, to gdzieś jej tutaj zginął 1%. Ten ma 15, ten ma 15. Dobra, to jeszcze będziemy musieli jej tutaj poszukać czegoś ewentualnie. Ale to akurat jest najmniejszy problem, więc nie ma tak jak mówię, co sobie tym głowy zaprzątać, bo nawet możemy z jakiegoś zwykłego itemku jej tutaj znaleźć, to tylko jak już będzie dropił jakiś epik, nie? Przy okazji. Ulepszona jakość hełmy 476, 442 ty masz, 464, 392, dobra, czyli Kunegunda i Woj mają w miarę słabe. Spróbujemy, zobaczymy, co nam z tego wyleci. Cyk, cyk, no i akurat dla maga, no to już mogłem temu Wojowi dać. Plus 12, no nie ma sensu. Rozmontowanko leci, cyk i dobra, i szukamy dalej tutaj w ten sposób. No i co, no i zobaczymy, jak to nam pójdzie. Jeszcze powiedzmy 200 grzybków, żeby znaleźć jakąś broń. No nie wiem, wydaje mi się, że się to nie uda. Też w sumie nie wiem, jakie tu mogę średnie dostać, bo jeżeli plus 12, plus tam 15 jak u Kunegundy, no to nie ma co się zabijać. Ale spoko, no do tego 1500 powiedzmy, że jest git. Znowu klata 400. Tej Kunegundzie już wymienialiśmy. No to teraz Wojowi w sumie możemy podmienić, no bo dużo pancerza nie traci. A jednak mimo wszystko 24, zawsze coś. Dobra, cyk. Przenosimy się tu i szukamy dalej. Ile jeszcze? Jest jakiś pasek. Ten pasek, o ile dobrze pamiętam, musiałby iść dla Kunegundy, więc módlmy się. No i niestety znowu dla maga. Mag ma świeży, więc dobra, jest rozmontowanko. Już nie mamy miejsca u kowala, w razie czego. No i teraz jeszcze byśmy chcieli te punkty życia dla tej Kunegundy, ten 1% gdzieś tam uchwycić. Ale to zobaczymy, jak pójdzie. No zaraz nam się tutaj pula skończy, więc niedobrze. Łączna odporność, rękawice 472, temu zaraz podmienimy. Cyk, dobra, oni w miarę świeże. Chyba z drugi raz już te, albo trzeci nawet te rękawice sprawdzam. No ale mówię, nigdy nie mogę zapamiętać. Znowu tarcza, która nas nie robi. I są buciki, buciki tu komuś dokładnie, magowi były potrzebne, dobra, więc módlmy się, żeby wypadły dla maga. No i niestety dla zwiadowcy. A zwiadowca ma dokładnie, chyba w miarę aktualne. Dobra, no to no nie będziemy tego na razie wyrzucać. Jeżeli nam braknie miejsca, to wtedy. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy jakieś punkty życia? Mamy punkty życia, więc od razu możemy Kunegundzie na przykład tutaj zamienić sobie za... Gdzie jest ta klata? Tutaj, i ona już powinna mieć dokładnie 15%, ok. Dobra, no szukamy jeszcze, o, jest broń na wszystkie cechy, to niedobrze, ale weźmy ją i zobaczmy, ile da ewentualnie magowi. Plus 81, to jest bardzo dużo. Dobra, to wiecie co, bierzemy na wszystkie cechy, trudno. Chyba wydaje mi się, że jak to tu wygląda, on traci po 7... aha, plus 112 głównych, ale traci po 800 prawie tych. Runkę możemy chyba podmienić. Tak mi się wydaje, poczekajcie, tu jest 26, 27, ona ma 28, ten ma 24. Czyli tak, wydaje mi się, że zrobimy w ten sposób, że Wojowi damy 27. Zamień runy. Wojowi damy 27, temu damy 26, czyli z tej broni. Cyk i dobra, jest odzysk klejnotu, pyk i mamy. I tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przebieranie, jest git, w tym sensie, że mają nowe bronie, to 81 średnich to jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że no jest to opłacalne, nie? Mimo wszystko, że to jest na wszystkie cechy, to już się nie będziemy zabijać, bo wyleciało jeszcze dla maga, to już w ogóle wow, a i tak już jestem jakby poniżej progu, powiedzmy, grzybów, który sobie założyłem, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra, czyli teraz tak, temu już możemy odzyskać klejnot w ten sposób. Robimy tutaj w ten deseń. Dobra, i teraz tak, tu jeszcze te rękawice miały być, czyli rękawice idą dla ciebie. Te idą, powiedzmy, dla ciebie, tylko tu masz punkty życia, ale to cały czas masz 15%, bo my tam gdzieś, no dokładnie, ty masz bardzo dużo tych punktów życia, więc dobra, tylko odzyskujemy klejnot w ten sposób. I teraz ubieramy siebie już na maksa, czyli tu ci dodajemy miejsce na klejnot. A poczekajcie, a gdzie są buty? 4-5-4. I co się stało? Czemu ja nie mam butów żadnych?
To jest git. Chwila, bo ja tutaj coś zepsułem z tego co widzę. Rękawice możemy odzyskać w ten sposób. Dobra, tak, to na razie zostawimy, bo coś tu widzę, że zepsułem, tylko jeszcze nie wiem co. To musimy podmienić na pewno na runę. Zmiana runy, tak, tu musimy dodać miejsce na klejnot. Tutaj musimy zrobić odzysk klejnotu w ten sposób. 11% mamy z run. Dobra, czyli ja gdzieś zgubiłem runę na punkty życia i to chyba była w butach ta runa, bo gdzieś zgubiłem też buty. No nie, tu mam 16%, w tamtych musiałem mieć. Dobra, to bierzemy tak, tu musimy ten i czy jest, czy ja tu mam jakąś ulepszoną jakość przedmiotu? Nie, nie mam żadnej, kurde, ale ja sobie teraz mogłem zepsuć. Dobra, tu mamy jakąś, to od razu możemy podmienić i ewentualnie damy to w pasek, to akurat jest wszystko jedno. Nie tu, tylko tutaj, dokładnie, PZ, no już mamy, mamy już 15%, jeżeli założymy pierścionek, nie, to tak, to możemy sprzedać. I ja gdzieś zgubiłem buty, ja nie wiem w którym momencie, wy to pewnie wyłapiecie jakoś tam na odcinku, ja nie jestem pewien, więc dobra, no musimy sobie znaleźć jeszcze ulepszoną jakość przedmiotu i musimy poszukać butów, tylko że to może być dla nas bardzo kosztowne. Jest tarcza, możemy już nawet nie mieć na klikanie lochu w takim wypadku. No cóż, no takie życie, no są buty, ale niestety na wszystkie cechy, jest jakiś pasek. No może się uda, może się uda. Znowu buty na wszystkie cechy, niedobrze. Niefortunnie. O, zobaczcie, o dziwo broń jakaś, możemy ją sobie wziąć. Dlaczego by nie? 27% tam widziałem, że runa. Kurde, no już tak myślałem, że wszystko ładnie ograłem. A tutaj się okazało, dobra, są buty, na szczęście. Czyli za wiele nie straciliśmy. Okej, tu robimy odzysk klejnotu, tutaj w ten sposób. Tą broń jeszcze sobie spróbuję, jutro ją w sumie wrzucę do kibla, żeby już mieć z głowy. I jeżeli wyleci dla maga, no to wtedy podmienimy, no bo wiadomo, jednak 3 cechy więcej, aniżeli wszystkie cechy. Czyli tak, to już podmieniamy w ten sposób, ulepszona jakość to zaraz możemy sprzedać. To podmieniamy w ten sposób, to możemy sobie posprzedawać z tego co widzę. I dobra, i chyba jesteśmy przebrani tak naprawdę, chyba mamy wszystko zrobione tak jakbyśmy chcieli. Tu jest wszystko na nasz set do awki, ok. Czyli co, no teraz standardowo swoje przygody, czyli nas nie interesuje. Albo wiecie co, dobra, na razie zrobimy to w ten sposób. Tutaj zrobimy łupy na innych graczy. To sobie zaczarujemy, to nie. Tym zaczarujemy od razu to wszystko, żeby mieć z głowy. Tutaj tylko broń, no i tutaj broń, dobra, cyk. I teraz jeszcze jak ja założę sobie secik na awkę, to ja bym chciał zaczarować tak, aby mieć dobrze, czyli na... Aha, to zepsułem, talizmanu nie powinienem czarować. Dobra, no to nieistotne, to na pewno sobie zaczarujemy. Rękawice mi się, no powiedzmy, że przydadzą. To wszystko zaczarujemy w ten sposób. Dobra, i o, bo ja w ogóle nie miałem osiągnięcia zaklęty, no to nieistotne. To sobie przy okazji zrobiliśmy, ten amulet niepotrzebnie czarowałem. No ale dobra, nieistotne, jeszcze tutaj będziemy sobie działać. Jeżeli chodzi o to, no to może ja tam jeszcze czegoś poszukam z tego amuletu. No ale nieistotne, poczekajcie. Czy my tutaj już wszystko tak naprawdę zrobiliśmy? Chyba wszystko, jeszcze muszę poulepszać standardowo. Tylko że ja bym to na razie poulepszał wszystko razy 6. Mam nadzieję, że mi starczy i że się to nie poulepsza w cały świat. Razy 6, cyk. W ten sposób. Tutaj pyk, razy 6. I tutaj pyk, i dobra, widzę, że jeszcze mamy trochę surowcy. Czy to się wszystko poulepszało tak jak chciałem? Razy 6, tu jest razy 6, dobra, to te możemy razy 8. I jeszcze powiedzmy po jednym razie to co nam tu pozostawało, lewą stronę z tego co widzę. I okej, tak naprawdę chyba jest wszystko git, chyba zrobiliśmy wszystko tak jak powinniśmy. No jeszcze ten amulet niestety nieszczęsny mnie troszeczkę boli, że w ten sposób go tutaj zrobiliśmy, ale poczekajcie, czy ja 13% plus 13 to jest 26,
i 23,49, no to mi 1% braknie, jakbym chciał tutaj tą zbrojkę sobie używać, no ale dobra, to już później poszukam. Okej, jeżeli chodzi o przebieranie, to by było na tyle, no wyszło nam i tak bardzo długo, bo prawie pół godziny. Ja wam dziękuję za odcinek, jest wszystko poprzebierane tak, jakbyśmy chcieli. Tą broń jeszcze tutaj spróbuję sobie dla tego maga ogarnąć z tej, mam nadzieję, że się uda, a jeżeli nie, no to trudno, to mi w ogóle daje plus 6 średnich. Z tego co widzę i rozrzut też jest niczego sobie, ale no już nie będziemy kombinować. Dobra, ja wam... ja o tarczy zapomniałem standardowo. Znowu fail. Standardowo zapomniałem tarczy ulepszyć. I teraz... I dlatego miałem tych surowców, tak to bym miał wszystko razy 6 i broń razy 8. A tak to standardowo o tarczy zapomniałem, no bo na żadnej klasie nie mam tarczy, tylko na wojowniku. Okej, no to się tam dozbiera powiedzmy jakoś z czasem tych surowców i tam na jakieś razy 5 mu lepsze. No trudno, zdarza się. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za odcinek, mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie kciuka w górę, subskrypcję z dzwonem, wbijajcie na Discorda, który jest w opisie mojego prywatnego bądź też Shakesowego. I tak naprawdę tyle. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i cześć.